Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy jakoś godzinę 7:21, coś takiego. Mam strasznie opuchnięte oczy, ale to dlatego, że spałam jakieś 4 godziny. No i generalnie jestem niewyspana, wyglądam nieciekawie. A my się powoli zbieramy już na autobus, na bus do Wrocławia. Także nie przedłużam, szykuję się, mam włosy mokre, ale nie będę łączyć suszarki po prostu w tej godzinie, także nie wiem, co ja zrobię. Także super. Do zobaczenia potem. Jesteśmy już na dworcu w kolejowym w Zgorzelcu. Czekamy, na pociąg powinien być jakieś 10 minut. Chciałam Wam pokazać trasę, jak jechaliśmy, ale niestety było jeszcze pewne podwyżki. Strasznie się wyjechała i odezwa się teraz na podwyżki. Jesteśmy już na dworcu głównym we Wrocławiu. Teraz idziemy na jakąś kawę, bo całą drogę w pociągu przespałam. No i później pewnie już polecimy do naszego hostelu. Chociaż dopiero na 14 mamy zameldowanie, także jeszcze nie wiem. Pewnie Wam pokażę. Tramwajów dotarliśmy na miejsce. O. Jeszcze nie możemy wejść, bo mamy dopiero na godzinę 14 umówiony odbiór kluczy, dlatego czekam sobie pod tym hostelem. Ale jak zostawimy swoje rzeczy, nasze bagaże, to lecimy na rynek. Pokażę Wam pewnie tam trochę rynku, co tam się w ogóle dzieje. I około godziny 16:30 widzę się za Gą, także już nie mogę się doczekać. Okazało się, że ten hostel, do którego przyszliśmy, to był nie ten, ponieważ, o matko, jak ja wyglądam. Ponieważ jest po prostu kilka obiektów, także już jesteśmy w tym właściwym. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda nasz pokój. Jestem już ubrana, trochę się poogarniałam.
Połowę make-upów już nie mam, ale to normalne, bo ten make-up mam od godziny 6. Dzisiaj już jestem w kurtce. Czekam. Tam. Aż chłopak wyjdzie z toalety. I tutaj mam... Dziwnie to w podglądzie wygląda. O. Tutaj mam mały prezencik dla Agi, z którą się pewnie spotkamy na rynku. Także my na razie lecimy na rynek. O matko. Na razie lecimy na rynek. Zobaczymy, co tam będziemy robić. Mam nadzieję, że dotrzemy tym razem bez komplikacji. Nawigacja nas poprowadzi, także trzymajcie kciuki. No i odezwę się pewnie do Was już na miejscu, na rynku.
rozpakuj chociaż. Trzy takie dla babci, dla babci. I dla ciastka. Ciastek. Hej, uśmiechnij się. Niedługo święta. Zobaczcie, gdzie znowu jesteśmy. Zobaczcie z kim. Dzień dobry. Także menu już mamy, wybrane rzeczy. I za chwilkę pewnie nam przyniosą, będziemy jeść, także dozwiedzę się do was później. Dzień dobry, dzień dobry. My już wstaliśmy. Zobaczcie, jaką mam bombową piżamę z tygryskiem. Wczoraj, i generalnie wyglądam tragicznie, mam całe opuchnięte oczy, nie mam pojęcia od czego. Pewnie będę zaraz się ogarniać, może jakoś to będzie wyglądać. No, strasznie. Wczoraj telefon mi po prostu padł, dlatego też nie nagrywałam za wiele już po spotkaniu z Agnieszką. Coś tam nagrywał mój chłopak, także pewnie znowu wykorzystam jego materiały. A teraz co, no... Widzicie, dopiero... Wstaliśmy, mamy godzinę 10, 9. Na godzinę 11 mamy się wymeldować stąd. I nie mam pojęcia, co będziemy robić, bo pociąg mamy o godzinie 14:45. Pewnie tą ostatnią godzinę przesiedzimy na dworcu. Ja bym chciała jeszcze wejść do Yves Rocher, ponieważ byłam wczoraj, założyłam kartę, kupiłam dwa produkty i na karcie przy kolejnych zakupach mogę odebrać sobie tusz do rzęs. I mam dwie zniżki, jeden minus 40% na kosmetyk do twarzy, a drugi minus 40% na dowolny kosmetyk. Także chciałabym z tego skorzystać, z racji, że u mnie po prostu Yves Rocher nie ma. I co? No i kupiłam wczoraj też kilka produktów z Trawiaste. Byłam też w Organic, ale po prostu nie mogłam się na nic zdecydować. Nie wiedziałam tak naprawdę, czego potrzebuję. No i w końcu nie kupiłam w Organic nic. I nie wiem, czy coś jeszcze kupiłam. Pewnie jakiś haul będzie. Jestem cała opuchnięta, strasznie się czuję. Pewnie jakiś haul wam nagram. Także na razie to by było na tyle i odezwę się do was pewnie później. Wiecie co, trzeba być kompletnym debilem. Zapomniałam całej kosmetyczki z moimi kosmetykami do makijażu. Poza cieniami tak naprawdę nie mam nic. Mam cienie, dwie paletki cieni do oczu, paletkę do konturowania i co? I pędzle, i puder. I to by było tyle, nie mam ani podkładu, ani korektora, ani nawet tuszu do rzęs, także polecę do Hebe czy Rossmana zobaczyć, żeby kupić cokolwiek, może w Biedronce, żeby kupić cokolwiek, żeby wiecie, jakoś na święta chociaż wyglądać, jak się pójdzie do rodziny. Także brawo ja, gratulacje, tak naprawdę zapomniałam najważniejszego, ale nie przejmujemy się, coś tam zrobiłam na tych oczach. No, także masakra. Cześć, odzywam się do was chyba miliony godzin później. Jestem, jak już pewnie widzicie, po ścianach i po świetle. W domu rodzinnym na święta przyjechaliśmy tutaj. I nie nagrywałam wam, bo praktycznie całą drogę w pociągu przespałam, także wiecie. Nie było nawet co nagrywać, trochę wam tam ponagrywał widoków chłopak, ale on też był zajęty, też tam jak teraz, graniem, także też niewiele nagrał. Światło się zmieniło już. To, co mi z make-upów zostało. Ja mówiłam, no zostawiłam
kosmetyczkę, także połowy kosmetyków nie mam. Na szczęście jakoś udało mi się tę sytuację ogarnąć, trochę pożyczę od mamy, także będę wyglądać jak ludź. I coś, za co chciałam bardzo, bardzo podziękować. Nie wiem, jak wam pokazać. Jest to świąteczna karteczka od firmy PharmaNord. Ja z firmą PharmaNord współpracuję. Więc bardzo, bardzo dziękuję za śliczne życzenia. I cieszę się, że po prostu firma pamiętała, bo to jest naprawdę bardzo miłe. Jest to jedyna kartka w tym roku, jaką dostałam tak naprawdę. Także mnie to bardzo, bardzo cieszy i bardzo, bardzo dziękuję całemu zespołowi PharmaNord. My teraz będziemy szli niedługo się kąpać, no i później pewnie spać, żeby jutro wstać. Będziemy robić pierogi, pierniczki, ciasta, także trochę roboty będzie, także odezwę się do was już rano.